Mateusz Don Diego Kubiszyn, witam. Po walce na High League'u, no nie poszło tak jak chciałeś, natomiast no powiem ci szczerze, że możesz być z siebie zadowolony, że dobrze się zaprezentowałeś. Siema, siema. Jestem z siebie dumny, mimo że przegrałem, to czuję się zwycięzcą. Słuchaj, tak no, na siebie, słuchaj, po prostu. Damian nie kłamał w tym, co mówił, bo generalnie ta dominacja zapaśnicza, ta presja, no, była od samego początku. On trochę nie chciał tej walki w stójce. Jak tylko się nadarzyła okazja, to starał się sprowadzać. No, nie byłeś zaskoczony, natomiast no, ciężko było wybronić jakiekolwiek obalenie. No tak, ale przede wszystkim Damian nie zrobił mi krzywdy w tym parterze, nie? I tyle. No, też go o to zapytałem, że on nawet, wiesz, próbował, mając pozycję dominującą, ani nie zadawał za dużo ciosów, ani nie udało mu się żadne poddanie, chociaż do kilku tam próbował iść. Czy to jest sprawa związana z tym, że ty poprawiłeś na tyle ten parter, żeby nie dać się poprawić? No właśnie o to chodzi. Wiedziałem, co mam robić i nie dawałem sobie krzywdy robić, nie? Tyle. To, dlatego ja mówię, że mimo, że przegrałem, to i tak wygrałem. Słuchaj, ja zapytałem Damiana o taki pojedynek, bo ja mówię tak, słuchaj, Damian, ukłony dla Don Diego, on jednak wziął walkę w MMA, gdzie nie da się nadrobić tego doświadczenia. Natomiast co jeśli Mateusz powiedziałby, że dobra, ja zrobiłem ukłon w twoją stronę, to teraz zawalczmy w stójce. I Damian powiedział, że jak najbardziej, że on chciałby takiej walki w stójce, K1 na małe rękawice. Tak, on zaproponował to już w klatce. Jak będzie ku temu wola. Czemu nie? A ty byś chciał z Damianem zawalczyć w stójce, bo będzie cię bolała ta porażka, czy generalnie chciałbyś, nie wiem, iść swoją drogą, a co federacja przygotuje dla ciebie, to już zależy od nich, tak? No właśnie na tym to polega. Co federacja przygotuje, to się okaże. Ale mnie ta porażka nie boli. Ja jestem dumny z tej porażki, nie? I tyle. Ja widzę, że jesteś uśmiechnięty. No tak. Mówię, mimo drobnej kontuzji, bo chyba mi się kontuzja łokcia odnowiła, bo nie jestem w stanie wyprostować łokcia do końca. Przeprost, tak? Czy... Tak, bo ja miałem operację na łokciu, miałem tam wyciągane odłamy kosmokrzęsne i no nie wiem, na ile poważna jest ta kontuzja. Nie boli, ale nie mogę wyprostować łokcia, nie? I to już jest no, sygnał do tego, że coś jest nie tak, nie? No zobaczymy. Słuchaj, no to obyś szybko wrócił do zdrowia, bo czeka cię bardzo poważna walka w Gromdzie, na którą też wszyscy czekają, więc miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie będzie taka ci doskwierać. Natomiast no, ja sam miałem gdzieś wyłamaną w drugą stronę rękę i wiem, że po takiej kontuzji się ciężko wraca. Znaczy nie, to nie jest żaden przeprost ani nic, tak mi się wydaje, nie? Bo tak to by na pewno bym czuł to bardziej, ale kurczę, no zobaczymy, wiesz, no z nie takimi kontuzjami się wychodziło do walki. Nie? To prawda, słuchaj, ta dominacja parterowa, czułeś jakiś moment, że uda się wstać, że uda się wyjść, czy generalnie no Damian tak świetnie rozkłada swoją masę ciała i kontroluje, że ta kontrola jest tak ciasna, że nie było żadnej możliwości, żeby uciec? Znaczy, były momenty takie, że już prawie mi się udawało, że już kurczę, taki ułamek sekundy miałem się, a może teraz? Ale no jednak nie, Damian od razu pyk, skontrolował tą pozycję, poprawił i znowu mnie jakby, no wróciliśmy do starej pozycji płaszczyzny, ale no cały czas będę powtarzał, nie dałem zrobić sobie krzywdy i dla mnie to jest wygrana. To może być dla Damiana ujma, że mi tej krzywdy nie zrobił, że nie skończymy w tym parterze. Słuchaj, dużo kopnięć. To była taka baza chyba pod to, żeby spróbować też trzymać ten dystans. Natomiast no, jedno kopnięcie wysokie tam sprawiło, że Damian cię sprowadził. Natomiast było taki a la tornado kick, gdzie trafiłeś piętą. Tak, przeskokówka taka, no. Tak. Przeskokówka. Powiem ci, że gdyby ta rękawica była niżej, gdybyś trafił na ucho, to naprawdę wydaje mi się, że mogłoby się nawet to skończyć nokautem. Mogłoby tak być, bo... Znaczy w moim odczuciu Damiano był podłączony wtedy i tak już lekko się chwiano nogach. No mogłem trochę rozsądniej podejść później, bo ja tak chciałem już później wejść w wymianę bokserską, żeby rękami to skończyć. A mogłem jeszcze raz popróbować właśnie coś w ten deseń, może w drugą stronę, bo obrotówkę jakąś inną, bo już miałem go pod siatką i już nie miałby gdzie uciec. No wiesz, moje nogi są bardzo zaskakujące jak widać i mogłem namieszać. Wyszło jak wyszło. Słuchaj, no ciężko, wiesz, teraz można ewentualnie tylko wyciągnąć wnioski, natomiast no, jeśli ta walka będzie, jeśli High League do takiej walki doprowadzi, to mówię szczerze, naprawdę bardzo dużo osób chętnie to zobaczy, jak będzie to wyglądało w stójce, bo Damian też miał w swojej przygodzie, tak w swojej karierze, że te walki przegrywał gdzieś tam przez knockout, czy po prostu po TKO, a ty jesteś zawodnikiem, który ma świetny boks, no i kopnięcia też na bardzo wysokim poziomie to zaprezentowałeś. I wtedy właśnie okaże się, bo Damiano mi swojej płaszczyźnie nie zrobił krzywdy, a w mojej płaszczyźnie ja, Damiano, jestem w stanie zrobić dużo krzywdy. Słuchaj,
Twoja strefa kibiców, doping na hali, naprawdę powiem Ci, że się spisali. Widzę, że masz takie dosyć mocne community Twoich, wiesz, takich fanów, którzy jeżdżą za Tobą i Cię wspierają. No warto chyba dla nich toczyć takie pojedynki. No właśnie o to chodzi. I cały czas wiele osób właśnie z tych moich fanów podkreślali, oni nie przyjechali tutaj oglądać zwycięstwa, oni przyjechali tutaj obejrzeć dobrą walkę i serce z mojej strony. No i ja to pokazałem i ja jestem dumny z tej walki, a oni jeszcze bardziej. A twoi fani nie są trochę rozczarowani, że Damian nie dał się ponieść tutaj tego, wiesz, w tym klimacie frików i nie chciał toczyć tych pojedynków w stójce, żeby próbować dać więcej show kibicom? Bo wiesz, bo taki zwykły kibic tutaj, jeśli chodzi o freak fighty, no to on bardziej chce zobaczyć walkę taką, wiesz, wymiany, dużo właśnie takich kopnięć ekwilibrystycznych, a jednak oni nie do końca rozumieją tego parteru i zapasów. No tak, dla kibiców mogłaby to być nudna walka, ale to tylko przez Damiana, nie przeze mnie. Słuchaj, co powiedzieli kibice, do których poszedłeś tutaj przed wywiadem? No jak to co, cieszyliśmy się razem, ja rzucałem rękawicami, koszulkami i różnymi fantami, no ja obiecałem przed, no po to właśnie cały team Don Diego tutaj przyjechał mnie wspierać, ja realnie czułem to ich wsparcie, naprawdę aż ciarki miałem na ciele podczas walki, jak słyszałem, jak się darli, jak krzyczeli, więc po prostu chciałem im to oddać, nie, i teraz jest zajebiście. Słuchaj, koniec roku, odpoczynek, powrót do pracy. Jesteś zadowolony, tak jakbyś mógł podsumować ten rok, że naprawdę zrobiłeś duży progres taki sportowy, bo finansowy na pewno, bo jednak te walki to można zrobić dobrą kasę. Znaczy, finansowo, no to ja dziękuję moim sponsorom, bo finansowo to najwięcej pieniędzy to ja zarabiam dzięki właśnie tym ludziom. Polecam, bardzo dobre jedzenie. Tak, dobre jedzenie, najlepsza wypożyczalnia samochodów w Polsce od Clio Auto, najlepsza firma logistyczno-transportowa, Ortosport w Rzeszowie i oczywiście Game Over Cycles, który jest ze mną od samego początku, więc to dzięki nim tak na dobrą sprawę ja zarabiam pieniądze, a we Free Fightach i wielu innych, ja jeszcze jestem na niskim szczeblu, powiedzmy, na niskim pułapie tych pieniędzy, ale jak będę podpisywać następny kontrakt, no to myślę, że już to się zmieni. Ja już udowodniłem swoją wartość medialną, sportową, więc wiesz, teraz to może nie tyle, że ja będę karty rozdawać, ale myślę, że będziemy mówić teraz o zupełnie innych pieniądzach, jeżeli będę przedłużać kontrakt. Słuchaj, ty rzuciłeś kwotę, za którą zawalczyłbyś z Glebą tutaj dla federacji. Myślisz, że federacja jest w stanie wyciągnąć takie pieniądze i spróbować zorganizować tą walkę? Nie interesuje mnie to. Leży pół bańki na stole, no to biorę walkę. Nie leży, dziękuję. Słuchajcie, zwycięski, bo tak mogę powiedzieć. Dokładnie, zwycięski. Zadowolony Mateusz Kubiszyn. Czekamy na Gromdę, czekamy na Hilux z powrotem swoim udziałem. Czekamy. Siemano. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Dzięki.